Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft i gram przeciwko Zergowi tym razem, przeciwko Skiu, który też jest w diamencie. Chociaż ja coś czuję, niedługo znajdę się w platynie. Nie wiem skąd mam takie wrażenie, ale coś mi podpowiada, że tak właśnie będzie. 21 przegranych, 12 wygranych. Brak formy, 100% zupełny brak formy, ale spoko, shit happens. I próbujemy grać dalej. Dobra, Forge Fast Expand, Standardzik, czterograczowa mapa, więc mała szansa na to, że uda mi się dostatecznie wcześnie znaleźć Zerga, żeby go pocisnąć jakimś Cannon Rushem, ale mimo to i tak zacznę od Forge'a bezpiecznie i spokojnie. Nie lubię Nexus First od Forge, są dla mnie zbyt ryzykowne mimo wszystko. Zerg na czteroosobowej mapie może praktycznie tak samo skutecznie zrobić jakiegoś roachowego all-ina jak na każdej innej. Więc dzięki. O, ale miałem farta. Albowiem, bo... Trafiłem. Ciekawe, czy w związku z tym zacznie robić spawning pole. Jeśli tak, to oczywiście będzie cancel tego pylona i próba standardowego opóźniania. Oczywiście, że tak. No i... Także jak na razie standardzik. Tak na dobrą sprawę... Może lepiej by było, gdybym nie ujawniał, że widziałem jego bazę, bo wtedy mógłbym zrobić tego Cannon Rusha rzeczywiście. No ale zrobiłem jak zrobiłem. Cannon. Zobaczyć, gdzie jest trzecia. Tu jest trzecia. Spróbować zbudować pylona. Skancelować tamtego pylona. Jeszcze jednego probka wcisnąć. Tutaj pylon. I oszczędzić chwilę, żeby się zdążył z jeden kanon zrobić. Nie wiem, czy on to widzi, czy nie. Widzi. No jasne, że widzi. No to bardzo dobrze, że widzi, bo przynajmniej oszczędził mi konieczności. O kurczę, zły, nie, dobry Wolin. Dobra, i Cybercore się przyda zaraz. Tymczasem jeszcze jeden pylonik. No i kronobusty na próbkach. Po co ten próbek? Ten próbek robi jako plus jeden. W sensie wtedy tylko dwa strzały z zolota są potrzebne, żeby... A jeszcze jeden tutaj. Dobra, no i zamienimy sobie nasze plus jeden. I pójdziemy zobaczyć, co się tam dzieje. Przydałby się tak. I tyle. Mothership Core i Stalkery Z2.
Jeśli ten probek zabije Zerglinga, to będzie mój mistrz. Aha, a jeśli się zablokuje i nie będę miał energii, to będzie swoim własnym mistrzem. I straciłem tą probkę, to było bardzo głupie z mojej strony. Blokowany na maksa. Oj, kurczę, jak ja mogę tak kiepścić? To jest po prostu straszne. Technologia tu była. Czy to był Hive? W co on idzie? W Broodlordy? Row czy parę? Hydraliski.
Nie mam pojęcia, jak się przed tym wybroniłem. Nawet nie mam Extended Permanence. I jakieś przypomnienia. Czy on poszedł w hydraliski? To ciekawe, w sensie mam na tyle dużo kolosów, że nie spodziewałbym się takiego switcha, nazwijmy to. Ale z drugiej strony, co ja tam wiem, ja w tą gierkę przegrywam ostatnio. A ten probek radośnie sobie lata za tym probkiem drugim. Nie wiem, czy powinienem był przycisnąć go od razu, czy nie. Trochę za dużo się robi tych kolosów. Dobra, i miałem nadzieję, że recall zadziała dobrze. Oczywiście recall nie zadziała wcale, bo już go nie mam, ale wygląda na to, że... Ważne jest to, że nie straciłem zbyt dużej ilości kolosów. To jest zawsze plus. Oczywiście wadą jest to, że straciłem dużo ilości sentry, stalkerów i w ogóle wszystkiego.
O, udało się rozwalić tą haczelkę. To jeszcze by się DT przydały. No i będziemy sobie robili patrola. Plus 2, plus 2, czy to już jest 3? O, jestem maksowany. Magia. No i co? Może wreszcie coś wygram, co? Ultraliski, o, nice. A, no to zero to trzeba się pozbyć. Jak ja nie lubię tego, że Immortal ma skrót I, to jest po prostu like the worst shortcut fucking freaking ever. Zabili mi te zaloty? Zabili, dobrze. Trochę zerg style to robię, ale co tam? No, chociaż jedna wygrana. Szkoda tylko, że jakaś taka mało satysfakcjonująca. Ale spoko. Dobra, dzięki za uwagę, pozdrowienia serdeczne i do następnego kasta.